Dobra, możemy w takim razie zaczynać? Okej. W razie, gdyby ktoś trafił tu przez przypadek, będę dzisiaj opowiadał o takim nowym języku programowania, który nazywa się Rust. On jest nowy w tym sensie, że około tydzień temu została wydana wersja 1.0 po dobrych paru latach pracy nad nim. I te parę lat pracy nad nim to nie było na zasadzie, że no, projekt sobie leżał, ktoś może nad nim pracował, może nie, tylko naprawdę język się rozwijał. Jakby znaleźć posty sprzed 2 lat, to jest coś zupełnie innego. I zmienił się na lepsze. Ale będę opowiadał dzisiaj tylko o tym, co jest aktualnie, dlaczego, czym ten język jest i dlaczego mi się podoba. Natomiast czym to nie będzie, żebyście nie byli zaskoczeni? Nie jest to wprowadzenie do tego języka, ani nie będę was próbował nauczyć w nim pisać. To jest niewykonalne w trakcie wykładu i nie ma sensu zaświecać sobie głowy takimi informacjami, bo jakbym na was zrzucił całą składnię języka i wszystko inne, to byście po prostu to zapomnieli. Będę mówił o ogólnych cechach, pokażę ewentualnie przykłady wedle potrzeb. Także o co w ogóle chodzi? Rust powstał jako język programowania, który ma służyć do programowania systemowego. Takim bardzo intuicyjnym zastosowaniem dla niego byłoby napisanie przeglądarki internetowej. Rust tworzy Mozilla, więc dlatego właśnie mówię, że to jest na takiej zasadzie, że spróbujmy stworzyć język, w którym będziemy mogli napisać przeglądarkę internetową, która nie będzie się wysypywać i będzie względnie bezpieczna. Ale jednocześnie musi być szybka. Dlatego w założeniach ten język ma to, żeby nie dodawał kolejnych narzutów obliczeniowych, takich jak dodaje Java, Python, Ruby, wiele innych języków. Taki bezpieczny C. Poza tym ważnym elementem jest to, żeby można było pisać wielowątkowe aplikacje, które nie będą robiły dziwnych rzeczy. Jak ktoś z was kiedyś pisał wielowątkowe aplikacje, takie na tyle wielowątkowe, że po prostu nie mają jasno określonej struktury, która by zapobiegała różnym problemom, to wie, że te aplikacje zachowują się często losowo. Na przykład jedna nadpisuje kawałek działania, w sensie jeden wątek nadpisuje kawałek działania drugiego, aplikacja się wysypuje po 3 godzinach działania nagle albo po 3 dniach. To się zdarza. Rust stara się jednak sprawić, żeby dało się to zrobić bezpiecznie i szybko. No i przede wszystkim to ma być język, który jest praktyczny. Jak spotkaliście się kiedyś z Haskellem, mówię o językach programowania, więc będę mówił o językach programowania. W końcu Haskell to jest taki język programowania, który jest funkcyjny. On zapewnia to wszystko w teorii, co Rust, poza ostatnim punktem, nie jest zbyt praktyczny. Trzeba poznać dość dużo matematyki, żeby takiej zaawansowanej matematyki, żeby z niej korzystać. I generalnie w praktyce wychodzi na to, że trzeba wiedzieć, jak działa kompilator Haskella, żeby napisać w nim jakkolwiek szybko działający program. A wiedza, jak działa kompilator, nie jest zbyt szeroko rozpowszechniona. No więc po kolei, o co chodzi z bezpieczeństwem? Przede wszystkim w programach napisanych w C częstym problemem jest to, że mamy zmienną, alokujemy na nią pamięć, czyli przeznaczamy jakieś tam miejsce na tą zmienną, potem zwalniamy tą pamięć, czyli mówimy, że nie będziemy już używać tej zmiennej, a potem jej używamy. To powoduje parę ciekawych problemów. Jednym z takich problemów był znany wielu osobom Heartbleed w OpenSSL-u. OpenSSL ogólnie polegał na takim działaniu, więc to było problematyczne. Rust nie pozwala czegoś takiego zrobić. Wreszcie, jeśli spróbujemy skorzystać ze zmiennej, która została gdzieś przeniesiona, zwolniliśmy na nią pamięć, to się nie uda. Przede wszystkim
Nie mamy explicite alokacji pamięci. Nie ma takiej operacji. Dobra, trochę was okłamuję, jest, ale nieważne. Nie używa się w normalnym kodzie operacji alokacji pamięci, ani nie używa się w normalnym kodzie operacji zwolnienia pamięci. To jest robione automatycznie, ponieważ jak wszyscy wiemy, jakbyśmy to musieli robić ręcznie, to byśmy się pomylili. Ogólna zasada jest taka, że jak człowiek musi coś zrobić, to prawdopodobnie się w tym pomyli. Po to nam jest potrzebny inteligentny kompilator. Co się dzieje w tym kodzie, który pokazałem? Tutaj. To trzylinijkowy kod, który się nie kompiluje. Po pierwsze przypisujemy zmiennej a jakiś wektor. To jest notacja na wektor. Wektor to jest taka tablica, która się rozszerza. Pojęcie jest takie samo jak w C++. Tudzież jak ktoś zna Java, to w Java to jest array list, w innych językach nie wiem. W tym sensie w innych językach kompilowanych. Potem przypisujemy zmiennej b tą zmienną a. I potem próbujemy użyć pierwszego elementu zmiennej a. Dlaczego to się nie kompiluje? Dlatego, że wartość zmiennej może być tylko w jednym miejscu naraz. W tym sensie, że ten wektor albo należy do zmiennej a, albo należy do zmiennej b. Nigdy do dwóch naraz. Czemu to zapobiega? Zapobiega to sytuacjom, w których przenosimy sobie zmienną gdzieś tam nie wiadomo gdzie i kompilator nie jest w stanie wywnioskować, czy ta zmienna jeszcze jest używana, czy już nie. To jest szczególnie istotne przy programowaniu wielowątkowym, gdzie wątek może przeżyć dłużej niż jakakolwiek inna część programu, ale nawet w jednowątkowym programowaniu to mógłby być problem. Drugim aspektem przenoszenia tych zmiennych są wywołania funkcji. Jeśli wywołamy funkcję, która przyjmuje jakąś zmienną jako argument, to ta funkcja przejmuje własność tego argumentu. Tu jest ta sama sytuacja. Przypisujemy zmiennej x w środku tej pustej funkcji, która nic nie robi, ten wektor. Więc zmienna a już tak jakby nie istnieje. Nie ma wartości, ta wartość została przeniesiona do funkcji. I znów nie możemy z niej skorzystać. Musimy jakoś rozwiązać ten problem, no bo wiadomo, nie byłoby sensu mieć języka, w którym nie jesteśmy w stanie skorzystać z zmiennej po przekazaniu jej do funkcji. To było trochę, kłóciłoby się z tym założeniem praktyczności tego języka. Zanim przejdę dalej swoją drogą, prośba do was, jeśli będę mówił coś, co jest dla was niejasne, co mam wyjaśnić, to informujcie mnie na żywo. Nie opisuję tutaj poszczególnych elementów składni języka, mając nadzieję, że może nie tyle są one oczywiste, co są one mniej więcej zrozumiałe. Gdyby tak dla kogoś nie było, powiedzcie to wyjaśnię. Więc teraz tak, można pożyczyć zmienną. Na czym polega pożyczanie zmiennej? Na zrobieniu referencji do niej. Referencja to jest po prostu wskaźnik, tylko że bezpieczny wskaźnik, który mówi, że w tym kawałku kodu będę korzystał z tej zmiennej, a potem zwrócę ją do właściciela. Tak to działa tutaj. Tutaj należy zwrócić uwagę. Funkcja, którą pokazuję na tym slajdzie, przyjmuje argument typu, ten dwukropek, to co jest po dwukropku oznacza typ, typu wektor od U32. U32 to jest 32-bitowa liczba bez znaku, czyli dodatnia bądź zero, w razie gdyby ktoś się zastanawiał. Różnica jest teraz taka, że nasza nowa funkcja przyjmuje referencję. Referencja oznaczana jest za pomocą ampersanda, czyli tego znaczka, który sobie teraz zaznaczam przed wektorem. I teraz wywołujemy tą funkcję z pożyczoną, z referencją do a, tak? Również oznaczamy to tym samym persandem i nie ma problemu. Ten kod się kompiluje, on się wywołuje. Ta prezentacja będzie dostępna w internecie, więc będziecie mogli sobie ten kod skopiować, wkleić, potem pokażę, gdzie go wkleić, żeby to zadziałało bez ściągania tego wszystkiego. I będzie działać. I teraz referencje i zmienne mają trzy rodzaje.
od takiego najbardziej luźno kontrolowanego jest referencja tylko do odczytu. To, co pokazałem wcześniej, to jest właśnie referencja tylko do odczytu, która pozwala korzystać ze zmiennej, ale nie zmieniać jej wartość. Tych może być wiele. Możemy mieć wiele referencji do tej samej zmiennej, na przykład w różnych wątkach, czy ogólnie w różnych miejscach w kodzie. Drugim rodzajem są referencje do odczytu i zapisu. Taka referencja może być dokładnie jedna. No i trzecim typem jest własność. Własność ma to do siebie, tudzież jak to jest w dokumentacji opisane, semantyka przenoszenia, czyli move semantics. Własność ma to do siebie, że jak przypiszemy zmienną gdzieś indziej, to miejsce, w którym ona była wcześniej, przestaje istnieć. Co, ja mam pytanie. Tak? Mówisz, że zmienna read-write może być tylko jedna, tak? Referencja do zmiennej, jedna, tak. No to jak w takim razie można powiedzieć, żeby no, dobra, to ja już nie potrzebuję tej referencji i przypiszę do innej, po prostu napisuję to, czy jak? Już tłumaczę. Otóż cała zabawa polega na tym, pozwolę sobie wrócić do poprzedniego slajdu, chociaż na następnym pewnie też to będzie. W momencie, w którym bierzemy referencję do naszego wektora w funkcji, to gdy ta funkcja się kończy, bądź tak naprawdę gdy zamyka się klamerka, bo klamerki możemy otworzyć i zamknąć w dowolnym miejscu w kodzie raz to wreszcie, gdy zamyka się klamerka, to referencja przestaje istnieć, a dokładniej mówiąc przestaje istnieć zmienna. Jeśli zmienna jest referencją, to ta referencja jest zwalniana i możemy zrobić drugą na przykład. Jeśli to jest zmienna, co jest bardzo ważne, to pamięć dla tej zmiennej jest zwalniana. Tak, explicit nie mogę podczas wywołania funkcji zadeklarować, że zwolni tą referencję. Tak, pytanie, czy nie można podczas funkcji explicit zwolnić referencji? Nie można i nie ma to sensu w pewien sposób, dlatego że nie jestem w stanie sobie wyobrazić przypadku, w którym miałoby to jakieś zastosowanie, chyba że musiałbyś korzystać z tej samej zmiennej w kilku wątkach. Wtedy w tym celu stosuje się semafory. Ale o tym zaraz. Tak. Możemy też zrobić w ten sposób, właśnie to, co to jest kod, który pokazuje, że można mieć kilka referencji do tej samej zmiennej, że po prostu do zmiennej B, zamiast przypisać A, robimy referencję do A. I to działa. I to nie jest żaden problem. I to w tym momencie będzie działać. Weźcie pod uwagę, że ten kod różni się od pierwszego przykładu, który podałem, który się nie kompilował, tylko tym, że zamiast przenosić zmiennej, robimy do niej referencję. Czyli pożyczamy ją w pewien sposób. Można też pożyczyć do celów mutacji. Słucham. Czyli jakbym zmienił A, to jednocześnie zmieni się wartość w kodzie? Zmienne, czy pytanie padło, czy jeśli zmieni się B, to zmieni się również A i odwrotnie. Zmienne w raście, o czym właśnie chciałem powiedzieć, są jednokrotnego przepisania domyślnie. Nie da się, gdybyśmy spróbowali zmienić którąkolwiek z tych zmiennych, niezależnie od tego, czy są jakieś referencje, czy nie, to kompilator powiedziałby nam, że niestety nie można użyć tej zmiennej w kontekście mutacji, czyli w kontekście zmiany, ponieważ zrobiliśmy let zamiast let mut, które widać na następnym slajdzie. Let mut tworzy zmienną, która jest mutowalna, czyli da się zmienić jej wartość. Używamy tego tylko wtedy, jeśli to jest potrzebne. W razie gdybyśmy się pomylili i użyli tego bez potrzeby, to kompilator nas ostrzeże o tym. Program się skompiluje, ale kompilator powie, wiesz co, używasz zmiennej tak, żeby była modyfikowalna, ale nie modyfikujesz jej nigdzie. Prawdopodobnie chciałeś zrobić coś innego. Nie to było twoją intencją. I teraz tak, jak mamy modyfikowalną zmienną, to nie możemy wziąć do niej referencji, która też jest modyfikowalna. Dlaczego? Dlatego, że może być tylko jedno miejsce, w którym możemy modyfikować zmienną. Możemy natomiast, a nie mam tego przykładu, możemy natomiast wziąć zwykłą referencję, której nie będziemy modyfikować. Nie można również ze zmiennej jednokrotnego przepisania zrobić referencji mutowalnej, w sensie zmienialnej.
To jest niedopuszczalne, dlatego że no, założyliśmy, że nie będziemy tej zmiennej zmieniać, a teraz próbujemy powiedzieć, że jednak chcemy wziąć taki rodzaj wskaźnika do tej zmiennej, który pozwoli nam ją zmienić. Nie o to nam chodziło. To kompilator na to nie pozwoli. W jakich sytuacjach byśmy chcieli korzystać z tego wskaźnika mutowalnego zamiast pracować na samej zmiennej? W jakich sytuacjach chcielibyśmy korzystać ze wskaźnika mutowalnego zamiast ze zmiennej? W takich, że wywołujemy funkcję, która modyfikuje swój argument. Na przykład weźmy funkcję map. Funkcję, która przechodzi po jakiejś tablicy, wektorze czy czymś w tym rodzaju i modyfikuje wszystkie elementy tego wektora w miejscu, załóżmy. Ta funkcja najczęściej zwraca nowy wektor, ale załóżmy, że ta chce modyfikować te elementy w miejscu. I teraz, jak przekażemy ten wektor jako zmienną do funkcji, to nie będziemy mogli z niego korzystać, bo przenieśliśmy własność tego obiektu do funkcji. Wskaźnik pozwala nam powiedzieć, w trakcie wywołania tej funkcji ta zmienna należy do niej, ale potem wraca do nas. To jest właśnie idea pożyczania. My pożyczamy tej funkcji wartość zmiennej i ona wraca do nas. I to jest zagwarantowane przez kompilator. Ta funkcja nie może zrobić absolutnie nic, żeby zabrać nam tą zmienną. Tak samo jak przekazujemy do funkcji referencję, tak jak już mówiłem, niezmienialną, to funkcja nie może zrobić nic, żeby tą zmienną zmienić. Przy czym swoją drogą zaznaczę jedną rzecz. Wszystko, co wam tu mówię, dotyczy tak zwanego bezpiecznego kodu. Rust jest językiem praktycznym. To oznacza, że pozwala nam zrobić rzeczy, które wywalą program, które w ogóle zrobią rzeczy, których się nie powinno robić. Generalnie pozwala nam pisać kod tak, jakbyśmy pisali w C. Dlatego mówiłem, że jest funkcja do alokacji pamięci, tylko jej się nie używa. Jest do tego specjalny blok unsafe. Piszemy unsafe i klamerki. I w tym możemy robić różne dziwne rzeczy z alokacją pamięci, możemy zamieniać referencje niemutowalne na mutowalne, możemy robić naprawdę rzeczy, które spowodują niedziałanie programu. Ale bierzemy to na własną odpowiedzialność i eksplicite mówimy, tutaj żyją smoki i to jest konieczne. Większość kodu, który piszemy, cały kod, który jak dotąd napisałem poza interfejsem do bibliotek w C, jest bezpieczny. Więc to nie jest tak, że ten bezpieczny kod nas jakoś bardzo ogranicza. Pytanie. Chciałbym wrócić do mojego pytania, bo mamy zmienne mutowalne. Mamy zmienne mutowalne. Jeżeli robimy referencję tylko do odczytu do zmiennej mutowalnej, to jeżeli zmienię zmienną mutowalną, to czy wartość stojąca pod tą referencją tylko do odczytu też się zmieni? Jeśli mamy zmienną mutowalną i weźmiemy do tego referencję tylko do odczytu, to czy jeśli zmienimy tą zmienną, to referencja również się zmieni? To jest pytanie. Otóż to pytanie nie ma sensu. Znaczy, już tłumaczę dlaczego. To jest bardzo ważne. Bo nasz program jest jednowątkowy, załóżmy na ten moment, że nasz program jest jednowątkowy i w czasie, w którym wzięliśmy referencję do niego tylko do odczytu, to nie za bardzo możemy zmienić tą zmienną. Jakbyśmy ją zmienili, to i tak to będzie sekwencyjny dostęp, więc nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli dostęp do zmiennej miałby być wielowątkowy, to znów musimy zadbać o to, żeby dostęp do zapisu był wyłączny. W tym sensie, żeby tylko jeden wątek na raz zapisywał. I wtedy rozwiązuje się problem. Tak, to referencje to są wskaźniki, więc to podmienia wartość. Tylko że najczęściej nie jest to jednak problem, o którym byś myślał. Czasy życia zmiennych. To jest kolejna ważna rzecz. Jako że, to jest pytanie, które wcześniej padło, jako że nie alokujemy i nie zwalniamy pamięci ręcznie, to kompilator za nas musi stwierdzić, kiedy należy zwolnić miejsce w pamięci tej zmiennej. Tak jak widać w tym kodzie, są zupełnie bez sensu otwarte i zamknięte klamerki w środku. To otwarcie i zamknięcie klamerek, to co jest w środku, to jest tak zwany scope, czyli zakres. Zmienne, które deklarujemy w tym zakresie, żyją tylko w tym zakresie. I pamięć jest zwalniana wraz z jego końcem. To jest bardzo przydatny mechanizm. W tym możemy zaalokować sobie tymczasową zmienną i mieć gwarancję, że zostanie zwolniona po jego zakończeniu. No, gwarancję to jest
inna sprawa, to jest bardziej skomplikowane, ale generalnie zakładać, że ta zmienna będzie zwolniona, bo nie będzie już dostępna. O tym zaraz. Natomiast czasy życia są bardzo ważne przy referencjach. Każda referencja ma pewien czas życia, który jest ściśle ograniczony czasem życia zmiennej, na którą pokazuje. Nie może się zdarzyć sytuacja, w której mamy jakąś zmienną, bierzemy do niej referencję i tą referencję sobie zwracamy, a zmienna przestaje istnieć. Wtedy kompilator nas ostrzeże. Podobna sytuacja jest tutaj. Tworzymy strukturę, zaraz Wam wyjaśnię, o co chodzi z tym apostrof A. Tworzymy sobie strukturę, tworzymy jej obiekt, tak się tworzy instancje struktur. Struktury to nie są klasy, by the way. I przypisujemy do pola X referencję do piątki. Referencja może być do czegokolwiek innego. W tym wypadku mamy zmienną 5 i bierzemy do niej referencję. I teraz chcemy przypisać naszemu X-owi, który jest zadeklarowany poza naszymi klamerkami, czyli on będzie żył dotąd, do samego końca programu. Chcemy przypisać X-owi referencję właśnie do tej piątki, która tam jest. Nie możemy tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że ten nasz X, to pole X w naszej strukturze żyje tyle samo, co struktura. No wiadomo, jest jej częścią, tak? A struktura kończy się tutaj. A nasza główna zmienna X kończy się później. Więc nastąpiłaby sytuacja, w której zwalniamy pamięć dla struktury, a nadal odwołujemy się do miejsca w pamięci gdzieś w środku tej struktury. To był błąd. Kompilator w żadnym wypadku nie pozwoli nam tego zrobić. Powie nam nawet, co trzeba zrobić, żeby to naprawić często. I teraz o co chodzi z tym apostrof A? Apostrof A to jest nazwa na czas życia. To jest dowolna nazwa, którą możemy wpisać praktycznie. Często się używa apostrof A, apostrof B i tak dalej, jak tego jest kilka. Tutaj to oznacza tak. Ta referencja ma czas życia A i ten czas życia A jest definiowany tutaj. Jest definiowany jako czas życia struktury. Bo możemy na przykład określić, tak, że powiedzmy sobie, że ta struktura jest częścią jakiegoś większego kawałka kodu. Możemy sobie określić, że to pole ma żyć jeszcze dłużej albo krócej niż ta struktura. Powiedzmy tam tak długo jak jakiś inny kawałek kodu. W wypadku struktur to jest trudne do zrealizowania, ale w wypadku funkcji czasem tak bywa, że jeden argument musi żyć tak długo jak drugi, albo zwracany typ musi żyć tak długo jak argument. Weźmy sobie pod uwagę inny przykład. Mamy funkcję, która zwraca nam pierwszy element tablicy, funkcję first. Referencję do niego, żeby nie robić problemów z własnością. I teraz ta referencja do tego elementu musi żyć tak długo jak tablica. Więc no, bierzemy referencję do tablicy o czasie długości życia nieistotnym, ale ważne, żeby elementy tej tablicy miały czas życia taki jak nasz zwracany element. Jeśli tego nie opiszemy, a kompilator się tego sam nie domyśli, to po prostu nie zadziała. Kompilator nam powie, sorry, Twój kod nie będzie działał, bo pamięć zostanie zwolniona, zanim będziesz z niej korzystał. Więc to jest niedopuszczalne. I teraz tak. To jest najprostszy przykład kodu, który się nie kompiluje. Jaki wymyśliłem. Dlaczego? Deklarujemy zmienną x. Zmienna x żyje dotąd. Tak? Bierzemy referencję do piątki i przypisujemy ją do x-a. Jest problem. Dlaczego? Ponieważ piątka, gdyby była obiektem, raz tutaj nie patrzę na to, czy to jest obiekt, czy to jest liczba. To jest po prostu coś, do czego jest referencja. Piątka, gdyby była zaalokowana w pamięci obiektem, byłaby już zwolniona, ponieważ w tym momencie, jak stworzyliśmy piątkę, wiadomo, mówimy o liczbach, ale żeby nie komplikować. Jak stworzyliśmy piątkę, tak, to ona przestaje być potrzebna od razu, więc pamięć jest zwalniana. Ale bierzemy do niej referencję, która musi żyć dłużej niż ta piątka. No i kompilator nam powie, wiesz co,
nie mogę tego zrobić, bo robisz obiekt, który potem zaraz przestaje istnieć, a musi istnieć dłużej. Co ważniejsze, kompilator mówi nam dokładnie, co zrobić, żeby to naprawić. Zrobić let x równa się ampersand 5, czyli połączyć te dwie linie w jedną. Dlaczego to wtedy zadziała? Ponieważ let, czyli deklaracja zmiennej, określa czas życia. Dlatego byłem w stanie powiedzieć, że x żyje dotąd, ponieważ let określa, że zmienna, która w nim jest, będzie żyć w tym bloku, w którym jest zdefiniowana. Ja wiem, że to jest bezużyteczny przykład, tak się wydaje, ale często jak operujemy w raście na różnych strukturach danych i mamy funkcję, która zwraca nam jakiś wynik pośredni, nie referencję do niego, a wynik pośredni sam w sobie, i potem chcemy z tym wynikiem pośrednim od razu coś zrobić, to często wygląda to tak, że ten wynik przestaje istnieć, zanim my skończymy coś z nim robić. I potem są dziwne problemy. Ja przyznam się, osobiście pisałem w raście już jakiś czas i potrafiłem spędzić parę godzin dobrych na tym, żeby się dowiedzieć, dlaczego to się nie kompiluje, dlaczego te czasy życia się nie zgadzają. Ale jest jedna zaleta tego wszystkiego. Jak już się program skompilował, to działał. Słucham pytania. Powiedziałeś, że ta piątka znika bardzo szybko. Tak, powiedziałem, że ta piątka znika bardzo szybko. Dlaczego w takim układzie ona nie znika bardzo szybko, jeżeli mamy leta w jednej linii z piątką? Dlaczego piątka nie znika, jeśli mamy leta w jednej linii z piątką? Dlatego, że let ma specjalne znaczenie dla kompilatora Rasta, który w takim wypadku jest w stanie wywnioskować, jaki czas życia ta piątka musi mieć. A czy można to jakoś jawnie deklarować? Czas życia... To jest inaczej, bo to jest tak. Generalnie jak zrobisz x... Czekaj, jakby to ująć. Czy można jawnie zadeklarować czas życia piątki? Ujmę to w ten sposób. W normalnej sytuacji, gdybyś tworzył obiekt, który faktycznie jest alokowany i żyje i potrzebował, żeby on przeżył dłużej, to najprostszą opcją w tym wypadku jest sklonowanie go. I wtedy on dostaje nowy czas życia. Sklonowanie, czyli przeniesienie go tam do nowego obszaru pamięci. Wtedy on dostaje nowy czas życia i to generalnie działa. Natomiast nie da się jawnie zadeklarować, że jakiś rezultat ma żyć dłużej. Bo on żyje tyle, ile żyje, w tym sensie, że albo przekażemy go gdzieś dalej, tak? Jak przekażemy go gdzieś dalej, oczywiście, to kompilator będzie wiedział, że on ma zostać zwolniony później. Ale jak nie przekażemy go nigdzie dalej, a będziemy próbowali z niego korzystać, to się często zdarza, jak na przykład, nie wiem, bierzemy jakąś strukturę, funkcja nam wraca strukturę, my chcemy wyciągnąć z niej tylko jedno pole. Wyciągamy to pole, tak? I potem chcemy z tego pola skorzystać. No i teraz struktura już nie istnieje, bo nie jest nam potrzebna, a pole powinno istnieć nadal. Więc albo zadbamy o to, tak, żeby to pole było wyciągnięte do innego obszaru pamięci, albo zadbamy o to, żeby struktura żyła do końca naszego użycia. Przez właśnie zrobienie leta na sam... let x równa się ta struktura i wtedy ona będzie do końca bloku istnieć. Nie wiem, czy to, co mówię, jest zrozumiałe do końca, ale no to trzeba przećwiczyć. Ja sobie bardzo dobrze zdaję sprawę z tego, że pierwsze 15 czy 50 razy, jak to się będzie próbować, to zrobi się to źle. Po 2-3 dniach programowania wreszcie już się przyzwyczaiłem i szło mi coraz lepiej. Generalnie polecam ćwiczenie. Ja wiem, że walka z kompilatorem jest trudna i frustrująca, ale parę godzin pracy nad samymi typami i czasem życia daje satysfakcję, że wiemy, jak to robić. Szybkość. Rust stara się być szybki. Na razie mu to nie wychodzi. Jest około 2 razy wolniejszy od C, co i tak jest dobrym wynikiem. Większość języków jest przynajmniej 5 do 10 razy wolniejsza od C. I przy czym, mówiąc wolniejsza od C, mam na myśli tak zwany niezbyt dobry benchmark języków programowania,
który polega na tym, że ktoś sobie puścił parę algorytmów w różnych językach zaimplementowanych na jednej maszynie i porównał prędkości. Nie ma czegoś takiego obiektywnie wolniejsze bądź szybsze od języka. W C da się napisać dowolnie powolny program. Natomiast... Sorry. Są pewne rzeczy, które powodują, że Rust ma możliwość bycia szybszym. Aktualnie, no tak jak mówię, tydzień temu wyszła wersja 1.0, nikt się nie przejmował optymalizacjami kompilatora i tak dalej, więc nie jest to najlepszy wynik, jaki da się osiągnąć, ale jest dużo łatwych poprawek, więc szybko będzie lepiej. Jednym z atutów jest to, że Rust nie zarządza pamięcią, nie jest językiem z zarządzaną pamięcią, w tym sensie, że nie ma garbage kolektora. Nie spotkamy się z sytuacją, w której nasz program nagle zatrzymuje się na pół sekundy, dlatego że garbage collector postanowił rozpocząć swoje działanie. Bo garbage collectora nie ma. Dzięki temu, że mamy czasy życia, wszystkie alokacje i dealokacje możemy zrobić na poziomie kompilacji. A te, których nie możemy, możemy przynajmniej zrobić w deterministycznych punktach w czasie. Nie ma też runtime'u. Co to jest runtime? Runtime to jest taka biblioteka, która określa, jakie są typy w języku, jakie są jakieś konwencje wywołań funkcji, różne rzeczy potrzebne generalnie jako interfejs pomiędzy normalnym wywołaniem kodu, a wywołaniem kodu w tym języku. Java na przykład ma runtime, który polega na tym, że jest jeden wielki interpreter, który coś tam robi. Go ma runtime, który między innymi ma garbage collector. Każdy język, który ma garbage collector, musi mieć runtime, dlatego że ten garbage collector gdzieś się musi znaleźć. Rust jest kompilowalny do kodu, który z punktu widzenia C będzie wyglądał jak kod w C. Po prostu. Ma trochę inne struktury danych, ale też można korzystać w Rustie bezpośrednio ze struktur danych takich jak w C. Dosłownie tworzenie interfejsu między Rustem a C polega na przepisaniu linijka w linijkę struktury z dokumentacji, z nagłówka, z przepisaniu, uruchomieniu programu, który zrobi to za nas, ale nieważne. Przepisaniu struktury z C na Rusta, tylko żeby zgadzała się składnia i zrobieniu jakichś wraperów, które będą w stanie zarządzać pamięcią, w tym sensie, że zaalokują pamięć na odpowiednie struktury w odpowiednim czasie, zdealokują w odpowiednim, żeby program był bezpieczny. Jest to, wydaje się to trudne. Czytałem ostatnio post na jakimś blogu, który krytykował, że jest to takie trudne i ten post miał jedną zasadniczą wadę. Autor nie przeczytał tutoriala do Rusta dostępnego na oficjalnej stronie, który pokazuje, jak to robić łatwo i szybko. Więc jak się przeczyta ten tutorial, to nie jest to takie złe. Nie ma wyjątków. Dlaczego to jest w ogóle pod szybkością? Wyjątki, jak ktoś z Was programował więcej w C++, wie, że wyjątki i wydajność nie idą w parze. Dlaczego? Dlatego, że rzucenie wyjątku w języku kompilowanym do kodu natywnego wymaga, żeby przejść przez stos, sprawdzić, czy wyjątek będzie obsługiwany na wyższym poziomie i zrobić dużo innych operacji. I ostatecznie być może wywalić cały program z tego powodu, że wyjątek nie został obsłużony. Rust stara się zagwarantować, że dopóki nie zrobimy czegoś, co explicite mówi, że ten program ma się wywalić w razie czego, to ten program się nie wywali, tylko się nie skompiluje. W tym sensie, że wszystkie funkcje, które być może zadziałają, na przykład otwarcie pliku, czy alokacja pamięci, jak już o tym mówimy, albo, no nie wiem, dostęp do urządzeń wejścia, wyjścia, cokolwiek. Wszystkie operacje, które mogą się powieść bądź nie, zwracają wynik albo opcję. Co to jest wynik? Wynik to jest poprawny wynik lub błąd. Opcja to jest coś lub nic. Jeśli mamy jak zwrócić błąd, to zwracamy wynik. Jeśli nie mamy co zwrócić, tylko albo mamy wynik, albo nic nie mamy, to zwracamy opcję. To powoduje, że kod, który piszemy, jak wywołuje funkcję zwracającą wynik, to jak chcemy się do tego wyniku dostać,
to musimy również obsłużyć błąd. Nawet jeśli nasza obsługa błędu polega na przerzuć go wyżej, to teraz już nasza sygnatura funkcji musi zwracać wynik, jeśli chcemy przerzucić go wyżej i też zwrócić błąd dalej. To powoduje, to zmusza programistę do myślenia nad tym, co zwraca błędy, co może się wywalić. Nie może być sytuacji, w której program zwróci jakiś błąd bez naszej wiedzy, bo się na przykład nie domyśleliśmy. W Javie jest trochę podobnie, bo mamy wyjątki, które trzeba deklarować, że one są wyrzucane dalej, ale mamy też wyjątki, których nie trzeba deklarować. I dlatego na przykład w Javie, czy w C-Sharpie, czy w większości innych języków jest null pointer exception. W Raście nie ma takiego pojęcia. Nie ma możliwej żadnej sytuacji, w której spróbujemy się odwołać z bezpiecznego kodu do niezalokowanego obszaru pamięci. Nie ma też nula. Jest non, ale to jest obiekt. Co powoduje dość specyficzny styl programowania, ale jednocześnie dający nam dużo pewności siebie, że skoro nasz program się skompilował i nie wypełniliśmy go wywołaniami funkcji, które wywalają cały program w razie błędu, bo takie funkcje są i są łatwo dostępne, tylko że ewidentnie widać, że robimy coś źle wtedy. Jeśli tego nie zrobiliśmy, to fakt, że nasz program się skompilował, prawdopodobnie oznacza, że może być najwyżej błędy logiczne. W każdym razie nie wywali się. Powoduje to też więcej możliwości optymalizacji. Dajemy dużo więcej informacji tak? Masz jakiś kod, żeby pokazać obsługę błędu na przykładzie, bo tak naprawdę z tego teoretycznego, co mówię, jest tak. Obsługę błędu w takim razie pokażę po prezentacji zaraz, tylko po prostu okay. Znajdę kod, mam nadzieję, że mam go na komputerze i będę mógł to pokazać. Natomiast daje to więcej możliwości optymalizacji, dlatego że jak może się domyślacie, im więcej informacji damy kompilatorowi, tym więcej ciekawych rzeczy może z tymi informacjami zrobić. W tym wypadku dajemy bardzo ważną informację, ile jest miejsc, w których można zapisać do zmiennej, taka rada jedno, i ile jest miejsc, w których ta zmienna jest odczytywana. Co jest z tym? Jakie? Dobra, zaraz kontynuuję. Okay. Tak, co jest z tym istotnego? Otóż w C++ jest taki problem, który nazywa się problemem aliasowania. Polega on na tym, że wiele zmiennych przez jakieś różne dziwne transformacje może mieć dostęp do tego samego obszaru pamięci i nie da się sprawdzić na poziomie kompilacji, na poziomie statycznej analizy, czy jeszcze jakiś kawałek kodu do tego obszaru pamięci się odwołuje. Dlatego nie da się w C++ napisać idealnie, sprawdzić, czy kod jest bezpieczny. Po prostu, bo kompilator nie ma tych informacji. Nie może przez to wykonać też optymalizacji różnego rodzaju. Nie może stwierdzić, że skoro ta zmienna nie jest używana w środku funkcji, to zwolni pamięć. To, co tutaj kolega się pytał, czy jest możliwość zwolnienia pamięci w środku funkcji. Explicite nie ma takiej możliwości, ale to nie broni kompilatorowi zwolnić tej pamięci gdzieś w środku, jeśli uzna, że to jest potrzebne, dlatego że ma informację, czy ten kawałek pamięci będzie jeszcze kiedyś używany. To jest bardzo ważna informacja. Tak. Główną cechą wielowątkowości nadal jest bezpieczeństwo. W tym sensie, że jak nasz program się skompiluje, to jest bardzo ważny warunek, to nie będziemy mieli różnych dziwnych dostępów do pamięci przez dwa wątki w tym samym czasie, tylko będzie to bezpieczny dostęp. Pokażę to na przykładzie. Wątki się obsługuje dość łatwo. To jest przykład wzięty bezczelnie z książki Rasta. Nie jest to kod mojego autorstwa, ale myślę, że autorzy tej książki się nie obrażą. Jest dostępna publicznie w internecie. Co tu się dzieje? Bierzemy sobie wątek, który w środku jako argument przyjmuje domknięcie.
Jak się deklaruje domknięcie, nie będę w tym momencie tłumaczył, to nie ma sensu. W każdym razie to jest kawałek funkcji, takiej ad hoc deklarowanej, który mówi, co w tym wątku ma być robione. To jest coś podobnego do tego, jak się w Javie robi klasy ad hoc z funkcją run, która coś tam wykonuje. Tak, pod tym względem to jest podobne, ale cała zabawa polega na tym, że to jest warto zobaczyć właśnie w tej książce, ten kod się nie skompiluje w żadnej innej formie niż ta, dlatego że kompilator będzie zwracał różne problemy z naszym podejściem do tego. Prześledźmy więc. Chcemy, żeby nasze dane były jakimś wektorem z trzech liczb. Następnie bierzemy dla każdej tej liczby, chcemy zwiększyć ją o 1, ale wielowątkowo, tak? Robimy sobie pętlę, w tej pętli robimy nowe wątki i każdy z tych wątków dodaje do odpowiedniego elementu jedynkę. Czasem nie wyjdziemy poza zakres, jest od 0 do 3, czyli do, dla 4 elementów. Czy nie wyjdzie, czy nie, pętla jest od 0 do 3. Czy nie wyjdziemy poza zakres? Nie, w tym wypadku to jest od 0 do 3 bez tej trójki. Musiałem się nad tym przez chwilę zastanowić, to jest prawda, dlatego że wreszcie dwie kropki oznaczają bez tej trójki, w Rubim na przykład oznaczają z tą trójką. No ale konwencja to konwencja, tak? Taką sobie wymyślili i tak jest. Natomiast co jest ważne, opakowujemy ten nasz wektor w semafor. Semafor służy do tego, że jeśli chcemy modyfikować dane, no to musimy modyfikować te dane z jednego wątku naraz, bo inaczej będą się działy dziwne rzeczy. Ale to nie wystarczy. Musimy jeszcze zadbać o to, że będzie wiadomo, kiedy można zwolnić tą pamięć. Od tego jest ARC. ARC to jest taki specjalny rodzaj wskaźnika, który nie ma nic wspólnego z żadną wbudowaną częścią RASTA. To jest część biblioteki standardowej, ale to jest zaimplementowane jako zwykła rastowa biblioteka. To nie jest nic szczególnego. Polega to po prostu na bardzo prostej rzeczy. ARC liczy, ile jest odwołań do zmiennej, którą ma w środku. Po to służy. Bo jak robimy wątki, to każdy wątek chce mieć swoją kopię zmiennej. Nie może pożyczać tej zmiennej. Dlaczego? Dlatego, że wątek może żyć dłużej niż zakres, w którym ta zmienna została zdefiniowana. Czasowo, po prostu. Dlatego, że wątek może być wykonany w dowolnym momencie w czasie. No, jak wiecie, wątek można zatrzymać, wznowić i tak dalej. Nie da się statycznie określić, kiedy on będzie zatrzymany, więc musi mieć własną kopię zmiennej. A jak musi mieć własną kopię zmiennej, to teraz kiedy ją zwolnić? Szczególnie, znaczy to jest tak, jak chcemy mieć tylko jedną kopię zmiennej i nie chcemy z niej korzystać, to możemy ją przenieść do wątku, ona zostanie zwolniona, jak wątek przestanie działać. To działa normalnie, tak? Ale jak chcemy mieć kilka własności tej zmiennej, tak? Chcemy, żeby do kilku wątków ona należała, tak jakby, to musimy policzyć do ilu. Tym zajmuje się ARC. Jak wszystkie wątki przestaną już się do niej odwoływać, czyli wszystkie te odwołania zostaną zwolnione, to ta zmienna też zostanie zwolniona. Po to to jest. Klon zwiększa ten licznik o 1, jednocześnie tworząc nową tak jakby zmienną, pokazującą na ten sam obszar pamięci. Dalej mamy po prostu semafor, który blokujemy. I tutaj mamy bardzo brzydki kawałek kodu, unwrap. Co robi unwrap? Wywala, bo blokowanie semafora jest operacją, która nie musi się powieść. Unwrap mówi, jeśli został zwrócony błąd, wywal cały program. Tudzież cały wątek w tym wypadku. I to dlatego mówię, że to jest brzydka obsługa błędów. Tak się robi brzydką obsługę błędów. Po prostu. To w takim razie, jeżeli by tego unwrap nie było? Gdyby tego unwrap nie było, takie jest pytanie, to zmienna nie byłaby tablicą, tylko byłaby wynikiem typu tablica bądź błąd. I nie możemy zrobić nic z zmienną typu wynik innego niż wziąć poprawny wynik, jeśli jest, albo błąd, jeśli jest, tak? W tym sensie. To jest właśnie
dobra, to jest właśnie zaleta Rusta, że on na poziomie koncepcyjnym wręcz blokuje nam złe rozwiązania. Bo jak mamy wynik, to nie możemy nagle wykonać na nim jakiejś operacji, którą chcemy wykonać, bo się typy nie będą zgadzać. Musimy wziąć explicit, pomyśleć o tym, że bierzemy coś, co jest poprawnym wynikiem, albo wywalamy program i wtedy myślimy, no dobra, ale ten program się wywali, może coś trzeba z tym zrobić. A nawet jak nie pomyślimy, to zwykłym wyszukiwaniem w kodzie można bardzo łatwo to znaleźć. Czyli to jest coś jak skalowa monada maybe, tylko że zamiast wrzucać funkcję do środka, wyciągamy wynik z zewnątrz. Znaczy, pytanie jest, czy to jest haskellowy odpowiednik maybe. To jest haskellowy odpowiednik either. Wynik jest haskellowym odpowiednikiem either, dlatego że ma wynik bądź błąd, tak? Option jest odpowiednikiem haskellowego maybe. I to jest to samo praktycznie. W tym sensie, że sygnatury idera i resulta, czyli wyniku, są takie same. Tak samo option i maybe. To jest dokładnie to samo, tylko że raz to nazywa inaczej. Z pewnych przyczyn. Dalej każemy aktualnemu wątkowi czekać 50 milisekund. Niech się zrobi. Nieważne. Jak widać, nie jest to zbyt skomplikowane. Jest to może trochę bardziej skomplikowane niż w innych językach. Ale, co jest bardzo ważne, jest bezpieczne i nie jest bezpieczne dlatego, że my to tak napisaliśmy, tylko dlatego, że kompilator będzie marudził na nas tak długo, aż nie napiszemy bezpiecznego kodu. Tak, Rust jest praktycznym językiem. Jako, że jest językiem systemowym, co oznacza, że bywa dość rozwlekły, szczególnie przez obsługę błędów, to przydaje się coś takiego jak makra. Makro to jest magiczny kawałek kodu, który jest zamieniany na inny kawałek kodu w trakcie kompilacji. Pokażę Wam przykład. Tak, wiem, przewijam slajdy do tyłu. Każda funkcja, której nazwa kończy się wykrzyknikiem, jest makrem bądź rozszerzeniem składni. Takim rozszerzeniem składni, z punktu widzenia użytkownika makro i rozszerzenie składni to jest to samo, zaraz powiem, czym się różni. Println jest właśnie czymś takim. To oznacza, w przeciwieństwie do C, gdzie printf na przykład, to jest funkcja, która podczas uruchomienia programu parsuje sobie string będący formatem i potem wkleja do niego zmienne. Wreszcie dzieje się to na poziomie kompilacji, ponieważ println zamienia to wywołanie na ciąg printów odpowiedni, kawałek stringa, liczba, kawałek stringa i tak dalej, w zależności od formatu, który jest optymalny. Podobnie jest z obsługą błędów. Jest parę makr, które to ułatwiają. Tak? Pytanie? Czy wykrzyknik jest częścią konwencji, czy wymogiem składniowym? Czy wykrzyknik jest częścią konwencji, czy wymogiem składniowym? Wykrzyknik jest wymogiem składniowym. Rozszerzenia składni tym różnią się od makr, że makra są specyficznym kawałkiem języka, który jest wrzucany do struktury danych kompilatora i to jest potem jakoś tam przetwarzane. Rozszerzenia składni, i teraz posłuchajcie uważnie, bo to jest dziwne i skomplikowane, są dynamicznymi bibliotekami dolinkowywanymi w trakcie kompilacji programu do kompilatora. Jak wiecie, co to jest dynamiczne linkowanie, to polega na tym, że bierzemy program i dynamicznie dołączamy do niego kawałek binarki. To jest generalnie używane po to, że mamy, powiedzmy, bibliotekę, która, powiedzmy, nie wiem, jest klientem bazy danych, tak? I mamy dużo programów, które z tej biblioteki korzysta, ale żeby nie kopiować kodu, to one dołączają ten kod ze znanego miejsca. W Linuxie to są pliki SO, w Windowsie to są pliki DLL. I teraz kompilator Rusta potrafi takie kawałki kodu dołączać do siebie w trakcie kompilacji jakiegoś programu. I w trakcie kompilacji tego programu, ten program jest w stanie powiedzieć kompilatorowi: ej, weź dołącz mi kawałek kodu. I
zmień swoje działanie. I to jest dużo potężniejsze, bo makra są ograniczone. Makra są ograniczone tym, co zostało przewidziane i opisane w kompilatorze. Rozszerzenia składni są dowolnym programem komputerowym. Oczywiście daje to też trochę większą odpowiedzialność, bo z kolei staramy się napisać program, który nie wywali kompilatora. W C byłoby to nie do pomyślenia, dlatego że programy w C zbyt często się wywalają. Programy w Raście natomiast, bo rozszerzenia składni można pisać i należy pisać w Raście, się nie wywalają generalnie i to jest ich duża zaleta. Dużo, naprawdę, pisząc kod w Raście mam dużo większą pewność siebie, że on zadziała. Podobnie z rozszerzeniami składni. Również Rust nie ma klas i nie ma dziedziczenia. Ma cechy. Czym są cechy? Nie mam tu przykładu kodu celowo, bo byłby za duży. Ale cecha polega na tym, że mówimy tak. Powiedzmy. Mamy cechę index, która ma funkcję nawiasy kwadratowe. O jakiejś sygnaturze. I teraz każda klasa, każdy typ właściwie, bo klas nie ma, każdy typ, dla którego stwierdzimy, że ten typ implementuje cechę index, to jest taki interfejs trochę. Każdy typ, który implementuje cechę index, może wtedy korzystać z tych nawiasów kwadratowych, tak jak do tablic. Oczywiście musimy zrobić implementację do tego, ale to jest dość potężne, bo dzięki temu możemy dodać na przykład nasze własne funkcje do wbudowanego typu. Na przykład możemy, nie wiem, do stringa sobie dodać metodę, która liczy, ile jest wystąpień najczęściej występującego znaku. Wystarczy, że zrobimy cechę, która jakoś się nazywa, zrobimy implementację tej cechy dla stringa i nagle string będzie miał tą metodę. Z innych ważnych rzeczy jest to, że to się bardzo fajnie komponuje. Rust jest językiem polimorficznym. No, przepraszam, nie jest językiem polimorficznym, jest językiem, w którym jest polimorfizm, co oznacza, że funkcje mogą przyjmować typy generyczne. Jakie to są typy generyczne? Typy generyczne to są typy, które implementują jakiś zbiór cech. I dzięki temu możemy sobie dobrać zbiór cech, który nas interesuje na danym typie i po prostu korzystać, zrobić najbardziej ogólną implementację, która po prostu używa tych metod, których potrzebujemy. To jest znane na przykład z Pythona czy z Rubiego, gdzie nie robimy tego explicite. Nie robimy tego explicite, ale jak da się wywołać wszystkie metody na obiekcie, który podaliśmy jako argument, to funkcja działa. Wreszcie musimy podać, jakie to mają być metody przez cechy, ale to ma taką zaletę, że możemy sprawdzić, czy wszystkie typy się zgadzają i tak dalej. Pytanie jest, czy macie jakieś pytania? Teraz jeszcze. Tak, słucham. Jest sobie mikrokontroler Power. Tak. Jest sobie do niego kompilator GCC. Okej, okay, jest mikrokontroler AVR z kompilatorem GCC, no i co? Teraz pytanie, czy mogę na niego używać Rust. Po pierwsze, czy Rust, bo Rust rozumiem, że nie generuje żadnych hashów, więc mógłby się tam mieścić, bo to są bardzo małe układy, nie wiem, 32 kilo kodu wykonywalnego, a z drugiej strony, czy to, że to jest GCC, znaczy, że tego Rusta mogę już teraz zacząć używać? Okej, okay, czy to, że jest kompilator GCC pozwala używać Rusta? Nie, dlatego, że... Znaczy, nie do końca. Rust używa LLVM-a jako backendu do kompilacji. Jest w stanie wygenerować albo IR LLVM-owe, albo kod w assemblerze. Jeśli ten AVR ma jakąś architekturę, którą jesteś w stanie z tego niestety assemblera przetworzyć na kod maszynowy za pomocą jakiegoś kompilatora, tak, to jest to do zrobienia. Natomiast ktoś chciał jeszcze prawdopodobnie skomentować to, także... Znaczy ja może powiem w ten sposób, że na architekturze AVR oczywiście nie ma backendu do LLVM-a, za to nie ma problemu z architekturą ARM. Zresztą w samym projekcie raz zaczęły powstawać obecnie, że tak powiem, takie mikroframeworki, które pozwalają ci właśnie
korzystać z backbone urządzeń bez odpalenia tam na przykład Linuxa, czy jakiegokolwiek innego systemu operacyjnego, tylko po prostu... Tak, komentarz jest taki, że nie dla wszystkich VR-ów są, są backendy LVM-owe, natomiast przynajmniej z architekturą ARM nie ma problemu. I również tutaj zwrócono uwagę na to, że w Raście można pisać programy, które nie wymagają żadnego systemu operacyjnego do działania. Jest to prawdą, jest parę projektów, które są systemami operacyjnymi napisanymi w Raście. Co prawda one są napisane dla zabawy i dla demonstracji, że się da, no bo napisanie prawdziwego systemu operacyjnego to jest po prostu dużo roboty. No ale właśnie, ja Wam polecam stronę rastlang.org. I w sumie nie napisałem tu tego, play.rastlang.org. Play.rastlang.org to jest kompilator Rasta, który działa w przeglądarce. Możecie tam wrzucić dowolny kod, on zostanie skompilowany i, uruchomiony. Tak by było, jak nie potrzebujecie dostępu do dysku, którego nie ma, no bo to jest w przeglądarce, tak? Czy innych zasobów IO, to to działa. Ja testowałem w tym wszystkie przykłady, które tutaj pokazywałem. Możecie je bezpośrednio przekleić tam, nawet kliknąć run i zobaczyć, że się kompilują bądź nie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ok. W takim razie spróbuję. Spróbuję, to jest bardzo ważne. Przystąpić do pokazywania kodu. Niestety, chcę ustawić inny profil, a że konsol umie ustawić inny profil tylko wtedy, jak to jest inny domyślny profil, to... Musisz parę razy na dzień. Tak wygląda losowy kod, który napisałem gdzieś na początku. To jest kompilator napisany w... Kompilator to jest generator kodu w Raście napisany w Raście. O tak to ujmę. To jest definicja makra, tak one wyglądają. Wiem, to jest straszne. Ja to rozumiem, że to jest straszne oczywiście. Trzeba się do tego przyzwyczaić i zrozumieć zasady. Prawda jest taka, że to co... Makra to mają proste zasady. To jest pewien to jest pewna forma wyrażenia regularnego. Potem jest strzałka, a potem jest to, na co to jest zamieniane. A potem alternatywa forma, forma wyrażenia regularnego, jakby tam to się nie sprawdziło i tak dalej. Trzeba przeczytać dokumentację, ale nie jest to coś zabójczego. To jest implementacja domyślna dla struktury. To jest najbliższe, co mamy w Raście względem ciała klasy. Mamy strukturę operations i to jest implementacja dla niej. To po prostu są metody dla stricte tej struktury, a nie dla jakiejś cechy. Z drugiej strony, zaraz Wam pokażę, tylko muszę znaleźć. Jeszcze takie pytanie, jak tak? Się kompiluje Rasta? W sensie używam do tego celu make'a, czy jest Cargo. Cargo to jest menedżer paczek rastowych. Czy zaawansowane IDE są już? Czy są zaawansowane IDE? Jest coś, co się nazywa Visual Rust, który jest pluginem do Visual Studio, który działa z Rustem. Jest Vim, który działa całkiem dobrze. Jest parę innych projektów, które starają się to robić, ale generalnie no... Powiem tak, ja nie używam IDE, więc nie wiem, używam Vima. Nie obserwuję tego jakoś szczególnie uważnie, natomiast wiem, że takie projekty są. Tu są prostsze zasady. Na przykład makro utry, które jest przerobionym makrem try na to, żeby w razie jakiegokolwiek błędu zwracało błąd z pustym stringiem. To jest po to, żeby łatwiej obsługiwać błędy, a raczej żeby nie obsługiwać ich w sensowny sposób. Ale musiałem to zrobić szybko i uniwersalnie. Podobnie makro opt, które robi to samo z opcji. A to jest coś, co robi coś bardziej skomplikowanego. Mamy tu cechę promis, która jest polimorficzna, czyli przyjmuje jakiś typ T, jakikolwiek typ T.
i funkcję, która przyjmuje inny typ f, gdzie f jest... F, no. Aha. Już przewijam. Tak. Gdzie f jest funkcją, tak się deklaruje typy funkcji albo domknięć, gdzie f jest domknięciem, które zwraca typ, dla jakiego ta cecha jest implementowana. Brzmi skomplikowanie i pogmatwanie i to nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, bo tak jak mówię, nie próbowałem was wprowadzić do tego języka. Generalnie to jest tak, cechy są implementowane dla jakiegoś typu, ten jakiś typ jest nazywany w środku self, żeby było łatwiej i dodatkowo mogą być polimorficzne względem innych typów. Na przykład w ten sposób Rust realizuje konwersję. Mamy cechę from. Cecha from implementowana na przykład, powiedzmy, dla stringa, tak, jest polimorficzna względem innego typu. I ten typ to może być na przykład liczba. I teraz mamy implementację cechy, pokażę wam, jak to w sumie wygląda w kodzie, po prostu, jak to się robi. Implementację cechy from z polimorficzną względem, w sensie dla tego polimorficznego typu, który konkretnie jest U32, dla stringa. I to będzie oznaczać, że możemy skonwertować, i tutaj tam oczywiście tu jest jakaś implementacja, to będzie oznaczać, że możemy skonwertować liczbę na stringa, bo jest tam metoda from, która przyjmuje argument typu tutaj ogólnie t i zwraca self, czyli stringa. W ten sposób naprawdę jest bardzo dużo ciekawych rzeczy wreszcie implementowanych. Powiem szczerze, o niektórych dowiedziałem się przez przypadek, bo trzeba poszperać w dokumentacji albo posiedzieć na kanale lipcowym Rasta, który ma tą wadę, że naprawdę jest bardzo aktywny, także tam można siedzieć i czytać cały dzień, co się tam dzieje. No. Ale nie zmienia to faktu, że jest to bardzo potężny mechanizm. Tak, mam tu pokazany przykład obsługi błędów, w sumie taki normalny, czyli mamy domknięcie, które wywołujemy, nieważne, to jest jakaś funkcja, to co zaznaczyłem. Ona zwraca właśnie wynik. I teraz robimy match, match to jest dopasowanie i dopasowujemy to albo do OK, albo do błędu. I teraz nie możemy pominąć błędu, moglibyśmy chcieć zrobić tak, bo zapomnieliśmy. Rust nam powie, nie obsługujesz pewnych form, które może przyjąć ten wynik. Musisz dodać błąd. Można by jakiś default po prostu dać do tego? Czy można dać default? Można dać default. Można zrobić bardzo prosto. Można nawet zrobić dużo bardziej, że tak to ujmę, chamsko. Default, podkreślnik to jest default, bo maczuje się do wszystkiego. Czyli bierzemy odpowiedzialność za to, że kompilator nigdy do tego nie dotrze, a jak dotrze, to się wywali program. Rust jest, powtarzam jeszcze raz, językiem praktycznym. On nam nie zabroni zrobić głupich rzeczy, ale musimy explicite powiedzieć, że jesteśmy głupi. Albo, że jesteśmy w każdym razie mądrzejsi od niego. Dlatego w sumie mi się ten język podoba, bo nie idzie w żadne ekstremum. Jest faktycznie językiem, który ma szansę być sensowny. Można w nim pisać dobre programy, które działają, nie mogą mieć pewnej klasy błędów, nie mogą mieć na przykład buffer overflowów, nie mogą mieć innych dziwnych problemów. A jednocześnie nie jest aż tak uciążliwy. Nie stara się być mądrzejszy od programisty, co jest bardzo ważne. Nie lubię języków, które starają się być mądrzejszy od programisty. Podpowiem wam o jednym takim, wspominałem przez pół prelekcji. I to chyba tyle. Nie wiem, co wam jeszcze mogę powiedzieć. Jeśli chcecie cokolwiek wiedzieć, to... O, swoją drogą, to jest bardzo ciekawa... To jest implementacja
która, jak widać, ciało funkcji nie robi nic, wywołuje inną metodę. Po co to jest? Po co jest ta implementacja? Ona służy tylko jednemu celowi, żeby wymusić jakiś konkretny typ na tej funkcji, która jest polimorficzna. Żeby zamienić ją na niepolimorficzną. Trzeba się czasem dużo napisać, ale tak wygląda kod w Raście. Jeśli macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem, słucham. Powiedziałeś, że Mozilla robi ten język, że chciałby go wykorzystać do może tworzenia przeglądarki. Potencjalnie, tak. Wykorzystuję właściwie serwo. Potencjalnie może wykorzystać to do tworzenia przeglądarki. Jest tworzony silnik przeglądarki w Raście, nazywa się Servo, ale nie jest tak, że za 5 lat Firefox będzie napisany w Raście. Nie sądziłbym, że tak będzie. To jest za duży kawałek oprogramowania. To bardziej chodzi o to, żeby umożliwić coś takiego, niż żeby faktycznie to zrobić. Być może z czasem to się będzie przenosić. W końcu kod w Raście ładnie integruje się z kodem w C. Zobaczymy. Coś jeszcze? Jakbyście mieli pytania w przyszłości, jestem dostępny pod tym adresem e-mail. Nie bójcie się pisać, ja jestem otwartym i komunikatywnym człowiekiem. Chętnie Wam odpowiem na wszelkie dalsze pytania, a przynajmniej spróbuję skierować tam, gdzie będziecie mogli zdobyć wiedzę na ten temat. Ja też nie wiem wszystkiego. Nie uznaję się za eksperta od Rasta. Do niedawna szybkość wprowadzanych zmian w Raście mnie przerastała. Teraz będzie już lepiej. Mamy wersję stabilną. Programy, które się kompilowały tydzień temu, będą się kompilować za tydzień, co nie zawsze było prawdą. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam na następne Linux Academy. Gdzie jest koordynator? Dobra. Wstępnie zapraszam na następny wykład Linux Academy. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć Wam, o czym będzie. No i dziękuję za wysłanie mnie. Aha, to tak. To następny wykład za prawdopodobnie 2 tygodnie. Będzie na temat Dockera. Będzie go prowadził kolega, który tu stoi. Możesz wyjść. Kilka słów. O Dockerze. Docker jest narzędziem do przygotowywania powtarzalnych obrazów kontenerów do uruchomienia aplikacji w kontenerze. Co to jest kontener, to kolega opowie za tydzień. Będzie wprowadzenie za 2 tygodnie. W każdym razie na następnym wykładzie. Dzięki za przybycie, dzięki za wysłuchanie mnie. I to tyle.